Od 15 czerwca 2017 roku będą miały miejsce zastosowanie nowe zasady w zakresie korzystania z roamingu za granicą na terenie Europejskiego Obszaru Geograficznego, Gospodarczego. W założeniu klient ma korzystać z roamingu po stawkach krajowych i mechanizmów krajowych. I teraz statystyczny klient powinien korzystać ze stawek krajowych, czyli jeśli w zależności od operatora, niektórzy operatorzy wprowadzili oferty nielimitowane również za granicą, więc będą korzystali na tych samych zasadach za granicą, nie ponosząc, co ważne, żadnych dodatkowych kosztów, ale są również operatorzy w Polsce, którzy wprowadzili stawki krajowe obowiązujące za granicą. W związku z tym będzie pobierana opłata za każdą minutę 20 parę groszy, przykładowo za połączenie wykonane, kilka groszy za SMS-a, czy na przykład 9 groszy za megabajt. My dokonaliśmy analizy, czyli to, jak to wygląda na tle całej Europy, i okazuje się, że co kraj to obyczaj. To znaczy, w każdym kraju operatorzy i regulatorzy zareagowali inaczej. Są kraje, gdzie przykładowo w Danii lub Szwecji niektórzy operatorzy wyłączają w ogóle roaming w związku z tym, że dla operatorów to będą duże koszty wynikające ze stawek hurtowych, jakie ponoszą ciągle operatorzy, ale są też kraje, gdzie wprowadzono całkiem inne oferty. W związku z tym będą przypadki, również w Europie, gdzie klient wprost zobaczy obniżkę rachunku w związku z tańszym roamingiem, ale wzrosną na przykład opłaty za połączenia krajowe, lub spadnie mu paczka gigabajtów w kraju, lub skończą się pewne promocje, które były atrakcyjne dla abonentów krajowych. Za wprowadzenie tego rozporządzenia statystycznie, tak podsumowując, można powiedzieć, że w większości przypadków zapłacą klienci, a po części telekomy. Część telekomów te nowe opłaty weźmie na siebie, w związku z tym będzie duża przecena w zakresie przychodów, bo przychody spadną o ponad 65% od przyszłego roku. Natomiast w przypadku klientów mówimy tutaj o statystycznym prawdopodobnie wzroście opłat w innych obszarach, czyli spadną stawki w roamingu, a wzrosną w kraju.